my! No to może 90 minut meczu ze Szturmem Graz. To taka praca teraz, żeby zregenerować mięśnie, czy coś się stało? No raczej, żeby zregenerować mięśnie. Mam tam delikatny problem z dwójką, ale to raczej blizna z tej poprzedniej kontuzji i po prostu pracujemy tutaj z Tomkiem, który mi bardzo pomaga i doceniam jego pracę. Nie udało nam się wygrać. Dzisiaj dość wymagający przeciwnik, ale chciałoby się, przede wszystkim kibice chcieliby, żeby w końcu chociaż jakiś jeden pozytywny wynik wpadł Pogoni. Nam też na tym zależy, żeby w końcu wygrać i żeby nie wszystkie te mecze przed ligą były przegrane. Zakładaliśmy sobie przed meczem, żeby nie stracić bramki, a coś strzelimy. No i niestety po raz kolejny się nie udało. Ciężko mi coś powiedzieć na temat tego meczu, bo tak jak mówiłeś, to był bardzo wymagający przeciwnik. Sporo szans miała nasza drużyna, sporo szans mieliśmy też do utraty bramki. Wyrównane całkiem spotkanie. Ja z boiska miałem wrażenie, że ci zawodnicy byli bardzo dobrze wyszkoleni technicznie i bardzo wybiegani. Tak naprawdę nie zatrzymywali się i było ciężko. Próbowaliśmy się przeciwstawić, mieliśmy parę sytuacji. Szkoda, że nie udało się czegoś strzelić. Na pewno może cieszyć to, że kilka treningów poświęciliśmy na stałe fragmenty i chyba w tym aspekcie wyglądaliśmy nieźle. We wcześniejszych meczach sporo tych bramek traciliśmy ze stałych fragmentów gry i może to jakiś plus tego spotkania.